Jesteśmy na jubileuszowym koncercie Urszuli. Czy ta muzyka Urszuli jest panu bliska? No przede wszystkim ta piosenka Latawce, dmuchawce, wiatr. Bo i latawce, i dmuchawca, a szczególnie ten wiatr, który ona ma we włosach, jak śpiewa w plenerze. To jest coś pięknego, co towarzyszy nam przez wiele, wiele już lat i oby było tak dalej. Bardziej rockowe brzmienia, czy właśnie takie liryczne piosenki? Nie, ja lubię tą Urszulę, taką bardziej spokojną, lekko zadumaną. To 35-lecie, a ciągle tłumy pod sceną. Jak pan myśli, jak ona to robi? Ja myślę, że to o to trzeba zapytać jej, a nie mnie. Chciałam też zapytać o najbliższe pana plany zawodowe. Najbliższe plany to jutro duży pokaz mody. Gwiazdy chodzą po wybiegu na rzecz jednej z fundacji rock'n'rolla, walki z rakiem, a potem z tego co pamiętam to 1 stycznia wielki koncert noworoczny w Filharmonii Narodowej. Czyli Sylwester w pracy. No to raczej już nowy rok, bo Sylwester raczej chyba jeszcze nie. A jakie plany na Sylwestra? Na Sylwestra? No na pewno nie żaden duży bal, bo następnego dnia praca, więc raczej coś spokojnego, miłego w moim towarzystwie. A co pan uważa o tym, że Warszawa, miasto wprowadzili zakaz używania sztucznych ogni w Sylwestra? No myślę, że najwyższa pora i czas na to i wielka zasługa w tym nowego prezydenta Rafała Trzaskowskiego, że podjął taką decyzję, no bo rzeczywiście lasery są piękne, a nie stwarzają tyle huku. Także zwierzęta mogą czuć się bezpieczne. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.